1442 odcinku M jak miłość Magda Anna Mucha wróci do domu ze szpitala, w którym stoczyła walkę o życie. Łukasz Jakub Józefowicz uroczyście przywita Chodakowską, a Andrzej Krystian Wieczorek będzie patrzeć mu na ręce. Czy dowie się, że to właśnie przez jego ciemne interesy Magda otarła się o śmierć? Poznajcie szczegóły premierowych odcinków M jak miłość w TVP2. W 1442 odcinku M jak miłość Magda cała i zdrowa wyjdzie ze szpitala. Andrzej powita ją bukietem czerwonych róż, ale to dopiero początek niespodzianek. Łukasz przyszykuje talerz naleśników, by umilić jej powrót do domu. Witaj w domu. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że już wróciłaś. Cała i zdrowa. Pewnie po tej szpitalnej diecie stęskniłaś się za czymś swojskim? Zapyta chłopak, pokazując, że sam wszystko przygotował. Tymczasem Budzyński po miłym wstępie poprosi go o rozmowę na osobności. Da mu do zrozumienia, że patrzy mu na ręce i śledzi każdy jego krok. A może ty chcesz, żebym się wyprowadził? Jeśli tak, to po prostu wal szczerze, powie Łukasz. Niczego takiego nie powiedziałem. To jest twój dom, twoje miejsce, ale pamiętaj, że będę miał na ciebie oko. Ostrzeże Andrzej, który nie ma pewności, że Magda otarła się o śmierć przez Łukasza. Nie jest jednak głupi i dobrze wie, że pasierb zajmuje się dealerką. Przez dealera Łukasza wiem, jak miłość Magda będzie umierająca. To w butelce z jej lekami syn Marty ukryje kokainę, którą od dłuższego czasu ukrywa w domu Budzyńskiego. Chwila nieuwagi wystarczy, by Magda zażyła zabójczą mieszkankę leków na serce z narkotykami. Finał będzie wstrząsający. W 1435 odcinku M jak miłość nieprzytomna Magda trafi do szpitala, a wyniki badań od razu wykażą w jej krwi obecność narkotyków. Lekarz uprzedzi Andrzeja, że mógł się do tego przyczynić ktoś z jego bliskich. Podejrzenia Budzyńskiego od razu padną na Łukasza, który jeszcze podczas pobytu w Niemczech handlował narkotykami. W ostrych słowach zaatakuje pasierba. W 1436 odcinku M jak miłość przybrany syn prawnika do niczego się nie przyzna. Dalej będzie brnął w zaparte, twierdząc, że nie ma nic wspólnego z nielegalnym interesem. Przysięgnie, że nie ma z tym nic wspólnego. Ale jednocześnie odkryje, że w paczce z narkotykami brakuje kilka tabletek kokainy.
spanikowany Łukasz niczym największy tchórz będzie chciał uciec, nim ktokolwiek dowie się, że Magda zażyła narkotyki od niego. Ostatecznie w 1436 odcinku M jak miłość dopadną go jednak wyrzuty sumienia. Pojedzie do szpitala, by powiedzieć ojczymowi prawdę. Zmieni jednak zdanie, gdy dowie się, że Magda jest umierająca, a jej stan gwałtownie się pogorszył. Magda i Budzyński z M jak miłość przetrwali intrygi Anki. Ale czy na pewno ich uczucie jest tak samo silne? Po wszystkich podłościach ze strony Anki, kłamstwach Andrzeja w 1432 odcinku M jak miłość, w sercu Magdy zrodzi się uczucie niepewności, a nawet zazdrości. I nie będzie wcale chodziło o brak zaufania do partnera, tylko o obawę przed tym, że Budzyński wciąż może coś czuć do swojej byłej. W końcu tak bardzo zaangażuje się w pomoc uwikłanej w przekręty z handlem dziełami sztuki kochance. Po wypadku Anki to Andrzej jako pierwszy zaczął podejrzewać, że to był zamach na jej życie, za którym może stać jej tajemniczy wspólnik Aleks. W 1432 odcinku M jak miłość Anka nie będzie miała odwagi, by przyznać się Magdzie i Andrzejowi do tego, co zrobiła, by pozbyć się Aleksa. Przecież zapłaciła Łukaszowi Jakub Józefowicz, żeby wykradł dokumenty zgromadzone przez prawnika, które obciążają ją w całej sprawie. A naiwna Magda dalej będzie wierzyła w przemianę Anki po wypadku. Przyjmie jej przeprosiny, puści w zapomnienie romans z Budzyńskim, ale jednocześnie zagrozi przyjaciółce, by nie ważyła się zbliżać do jej ukochanego. Od Andrzeja trzymaj się z daleka, bo ci pazurami nogi z dupy powyrywam. To już jest prehistoria. Przecież on cię kocha nad życie, zauważy Anka. Ale nie musisz tego testować, rzuci Magda. Po tym jak w 1432 odcinku M jak miłość Andrzej przyjedzie po Magdę na Deszczową, by zabrać ją do domu, Chodakowska poruszy jeszcze raz temat Anki, pomocy jaką zapewnił jej Budzyński razem. Z Adamem Wernerem Jacek Kopczyński, by mieć jasność całej sytuacji. Mam nadzieję, że jak kiedyś wpadnę w tarapaty, to mnie też będziesz tak wyciągał. Przepraszam, trochę mi się ulewa. Mam nadzieję, bo następnym razem nie będę taka wyrozumiała, ostrzeże go Magda.